znajdujemy się w GOKU w Janowie Podlaskim i po raz kolejny odbywają się warsztaty z Karmelu. Chyba z tego co patrzę cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tak, rzeczywiście. Odbywają się po raz drugi i po raz drugi mamy w zasadzie pełne grupy, czyli dzisiaj przez Ośrodek Kultury przetoczy się około 80 osób, z czego bardzo się cieszymy, że taka forma spędzenia wolnego czasu cieszy się zainteresowaniem. Poza tym no, święta się zbliżają nieubłaganie do nas, więc tym razem lizaki są w świątecznej odsłonie, są to bałwanki, Mikołaje, laski świętego Mikołaja. Więc myślę, że fajny czas, żeby dzieci sobie wykonały coś słodkiego własnymi rączkami, posługując się własną kreatywnością. Kto prowadzi te warsztaty? Warsztaty prowadzi pani Sylwia Pilucik oraz pan Mirosław Gorbacz, którzy współpracują z nami od 2 lat, przyjeżdżają bardzo chętnie na nasze kiermasze, jarmarki, uczestniczą w nich, jak również udzielają się w sposób taki właśnie warsztatowy, prowadząc te zajęcia. Wygląda to na trudną sztukę, ale chyba dzieci jakoś są w stanie to opanować. Nie jest to trudne. Ja sama robiłam lizaki, więc jest to do opanowania nawet dla osoby, która nie jest manualnie sprawna. Natomiast na pewno jest to takie doznanie kulinarne, bo jest tutaj poruszone są wszystkie niemalże zmysły. Mamy wzrok, mamy zapach, mamy dotyk, więc myślę, że jest to naprawdę przyjemna forma i satysfakcjonująca. No bo jednak lizaka możemy zawsze kupić w sklepie, ale ten jest wykonany własnoręcznie z materiałów ekologicznych, wiemy co jemy, więc tutaj też myślę, że to działa na plus. A trochę szkoda jeść, jak samemu się zrobi. No tak trochę szkoda jeść, no bo jak się zrobi taką piękną różę, tak jak na ubiegłych warsztatach dzieci robiły, no to tak miło było na nią popatrzeć, natomiast tutaj na pewno będzie piękna choinka wykonana, czy też święty Mikołaj i na początku na pewno będą dzieci się przyglądały, jak to pięknie wygląda, szkli się, a dopiero później skuszą się, myślę, że się skuszą. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc korzystając z okazji chciałabym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych, rodzinnych i przede wszystkim szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku w imieniu własnym oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim.